Co mi grozi, jak będę łowić w porcie w czasie zakazu spinningu portowego? Czyli masz nagłówkę jigową. Tak, twisterka. A jak prowadziłeś? Podbijam tak. Próbujemy złapać okonia wymiarowego. Dzisiaj jest wybawienie dla mnie, bo zeżarło mu ogon, jest wyeliminowany. Okej, słuchajcie, dzisiaj taki mały challenge. Ja łowię na glizdy, dendrobene trójki, Filip natomiast łowi na gumki od fishbaja, ale też jakieś inne. Co mu się tam spodoba, to po prostu będzie zakładał na ten haczyk. Robimy mały challenge, no takie pożegnanie też z sportem, bo wchodzi zakaz portowy. Zaczynamy. Nawet żeśmy jeszcze, można powiedzieć, nie weszli do portu, bo to 5 metrów. Przemieszczamy się na kolejną miejscówkę. Żądamy rozwiązania problemu rybołówstwa rekreacyjnego. Premierze, żądamy dotrzymania porozumienia. No tutaj problem z tymi porozumieniami na pewno był. Zmienił się też minister w międzyczasie. Także macie to wszystko na kanale, natomiast my zmieniamy miejscówkę. Jest 1-0 dla Filipa. I pusty haczyk. Ja mam tyle gorzej, że ja mam więcej przygotowywania z tym. Oj, to wam tu nagramy, proszę bardzo. Kolejny okonek. Za Filipa na zawody płaciłeś 100% czy połowę? Połowę. Połowę, dobra. Okay. Ja, zobaczcie, jak on goni. Dla nas to ostatnie pożegnanie tutaj z... No, spinningiem portowym. Jarku, co? Jest za czym płakać? Czy ja wiem? No nie jest za czym płakać, bo przez pół roku znowu nie będziemy mogli tutaj spinningować. Dla mnie to jest słaba sprawa, no bo ja mam tutaj, nie wiem, z 500 metrów się płynę na rowerze, dobrze jestem w porcie, więc moje podstawowe łowisko odpada na pół roku. Aha. No to dla mnie jest za czym płakać. Na pewno minusem łowienia na glizdy jest to, że tracimy czas, bo ja muszę co chwilę uzupełniać braki, bo te okonki jednak mi zeżerają tę glizdę, a Filip cały czas łowi. No bez sensu. Filip, musisz mi dać fory. Znowu muszę uzupełniać braki. Ale jak masz się zaczekane, że one się zjadają? No tak podwójnie już haczę, a i tak to jest, wiesz, jeden szybki strzał i nie ma. Tak się nie robi. Mam ja. O, fajnie walczy. Malutki, ale jest. A on wyszedł za swoją wędką. Jak ty wychodziłeś, to samo łowisko wyszedł tam. Dobra, to jest mój drugi, a ty masz? 4 chyba. 4. Ja cię kręcę. 4-2. No dobra, jesteśmy, słuchajcie, właśnie tak przy końcu tego pozwolenia na łowienie. Kto wie, jak to nazwać właśnie. Końcówka, połowa września. Co jesteśmy w stanie złowić w porcie właśnie we wrześniu? Leszcz też? Tak, leszcza też na pewno. No okoń to wiadomo. Jakieś flądry się może pojawią, zależy od jaka będzie temperatura wody. Mhm. Sandaczyków jest bardzo dużo. Takich 30-taków, 35, ale myślę, że są też większe. Co tu jeszcze byłoby? No białorb jest bardzo ładny. Jeżeli nie będziemy łowić na spinning, to mamy spore szanse i tu ludzie łowili bardzo ładne płocie. Mhm. Myśmy je nieraz widzieli w wodzie. Na spinning udało mi się kilka w tym roku wyciągnąć, ale to nie jest taka prosta sprawa. Dobra. Płoć to jednak trudna ryba na spinning. Aż sprawdzę, czy mnie zeżarło. No oczywiście, zeżarło. Czasem będę wezmę ci to wszystko. 4-2 i ja muszę uzupełniać braki. Jest. Nie, było, ale nie zeżarło glizdy, jest dobrze. 4-2 dla Filipa, czyli dla przynęt sztucznych. Potem wszyscy będą chcieli wiedzieć, jaką przynętą ty łowiłeś, jak wykosisz glizdę. Filip został na tym moim miejscu, gdzie łowiłem, bo mówi, że dobrze mu zanęciłem tą glizdą i zaraz coś wyłowi, a się nie udało i brawo ja. Mamy szansę. Tutaj się lubią kryć okonie, na dole są takie kotwy betonowe. W zasadzie takie obciążenia tylko. I tu jest sporo tego okonia. Filip ciągle melduje, że jest. Ma co chwilę brania, ale nie zacięte. U mnie też to samo. Atakują, widzicie. Jest Filip. Trzeci. 3-4. I uratowaliśmy glizdę. Jest dobrze. To teraz, słuchajcie, pytanie takie zasadnicze, nie? Jarku, co mi grozi, jak będę łowić w porcie w czasie zakazu spinningu portowego? Chyba 500 zł w tej chwili. Tak było i tak pewnie będzie. I
wszyscy śmieją w porcie, że 15 września już rano pewnie tu się pojawią panowie i będą szukali właśnie osób, które... 500+. Tak. I będą chcieli wcisnąć, oj, przepraszam, 500+, tak. Aha. Na karteczce. No dobra, ale jeżeli byśmy tego 15 nie łowili, a byśmy się pojawili gdzieś tam w październiku, gdzieś tam się przyczaili, są tacy w ogóle maniacy, co tak robią? Nie mam pojęcia, wiesz, ja się nie pojawiam w porcie właśnie od tego zakazu. Właściwie nawet tu nie przychodzę spacerowo, więc... Dla mnie port jest przez pół roku i potem koniec, no. Na 5,5 miesiąca dokładnie, tylko tyle. Ten zakaz trwa. Tragedia. Tak. Piąty. Filip goni z Kubany. Mi jakoś przestały brać. Było jakieś takie jedno fajne miejsce, gdzie dosyć często brały. Nawet była ta jedna rybka większa. A tutaj nie ma nic, ale glizda jeszcze jest. O, jest. Siódma. Jeszcze by trzeba było dodać, że ja mam tylko taką jedną paczkę, czyli 25 sztuk, co też nie wystarczy na jakiś kosmiczny, długi okres. I Filip w pewnym momencie mi się skończy benzyna, a Filip będzie dalej łowić. 1 marca zawody sandaczowe, Władkowy Sandacz w tym roku będzie, w przyszłym roku inaczej będzie nazwany? Bo będzie inaczej nazwany, myślę, dlatego że ten sandacz nie był łowiony na ostatnich dwóch zawodach. Słabo z nim, no wiadomo, że nie mamy możliwości łowienia od listopada. No to właściwie omija nas to najlepsze, a w marcu może być tu bardzo różnie. Myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, jaka jest zima. Jeżeli jest łagodna, to być może on się szybko przeprowadza gdzieś, wyprowadza z tego portu, jakieś pojedyncze sztuki może zostają. Podejrzewam, że gdyby teraz stanąć wieczorem w nocy, gdzieś na jakieś większe przynęty łowić, gdyby być upartym, cierpliwym, to myślę, że jakaś miarowa sztuka by się na pewno trafiła. Aj, i zobaczcie, po minucie już nie ma glizdy. Wkurzająca jest ta niepewność, kiedy nie wiemy, czy zeżarło glizdę. No i zeżarło, Filip. Ile ona była w wodzie? No powiedz. Chwilę, jeden zarzut. 15 sekund. Tragedia jakaś. Ło. Ciśniemy z kolejną, a Filip w tym czasie łowi. Co, i znowu glizdy nie mam. Ja cię kręcę. A Filip tylko się brechta, nie? No pływa dużo. Co z tego, jak ja tracę czas? No, ale wrzucam i od razu są brania. Masz też tak? Nie. Przy dnie, jest. Siedzi coś. Uuu! I teraz się zgubiłem, który to jest. O, i zeżarte. Węgorz w porcie? Tak. Węgorz w porcie to już jest druga połowa lipca, cały sierpień. Tutaj niektórzy są też właśnie uparci i cierpliwi. I może być tak, że parę nocek pod rząd będą mieli słabe wyniki, albo będą mieli sznurówki, a jedna noc będzie taka, że coś ciekawego, wymiarowego połowiem. Słuchajcie, to jest moja przynęta numer jeden dzisiaj. Filip łowi na gumki. A jak ty byś miał postawić, to kto wygra, ja czy Filip? Na gumki zależy jakie, ale wiesz co? Wieczorem, znaczy... W późniejszych godzinach te okonie całkiem fajnie biorą mi sandacze na gumki też, także trudno im powiedzieć. Wiesz, ja ostatnio łowię z powierzchni i ostatnio używam bardzo delikatnej wędki. Zakupiłem już prawdziwy XUL, to jest Mikado X-Sensor, wędka do 2,5 grama, no kapitalnie mi się nią łowi. Zawsze miałem takie obawy, że krótka wędka to nie za bardzo i do portu. I rzeczywiście ona jest krótka, ale jest to kwestia wprawy, przyzwyczajenia. W tej chwili, jeżeli biorę do ręki jakąś siódemkę czy mocniejszą wędkę, to ona mi się wydaje toporna przy tej wędce do 2,5 grama. Ale jest to na dropshot? Zbroisz? Nie. Tutaj łowię czebureszkami wolframowymi do 1,5 grama. Czasami zakładam pod płocie jakieś małe główki 0,6, 0,75. Jakaś sztuczna ochotka i coś tam zawsze da się wyrzeźbić. Żeśmy łowili ostatnio Conger Sito Airem, zresztą ja cały czas tą wędkę męczę, a ty masz coś innego. No ja mam Mikado właśnie, bardzo delikatna wędka. To już jest na pewno XUL, bo jest ciężar wyrzutu od 0,5 grama do 2,5. Jest dla mnie kapitalna wędka. To wędka, która ma 1,83 m, więc ta długość na port jest tak teoretycznie taka sobie, ale mówię, jest to kwestia przyzwyczajenia po prostu. Jest miękką wędką, ale przy takim okoniu 25 bardzo ładnie już ugina. Myślę, że większych jakichś tam konkretniejszych ryb też się nie będzie bała, po prostu się pięknie ugnie.
Wziąłem tą wędkę akurat, bo myślałem o kilku, dlatego że miałem możliwość ją pomacać wcześniej w sklepie, a pozostałe wędki były gdzieś tam w internecie, mogłem o nich tylko czytać opinie. Więc właśnie wybór padł na Mikado. Czebureszka wolfram? Tak, czebureszkę ostatnio tylko wolframową używam. 1,5 grama to jest najwięcej, najniższa gramatura to jest 0,6. Porzucaj sobie, zobaczysz jakie będą wrażenia. Daj sobie tylko raz rzucę chociaż, już tam nie będziemy gdzieś dowadzić. Coś tam trzeba założyć. No, czekaj, albo dobra, rzucę dalej. No dobra, na pierwsze takie doznanie to faktycznie miękka. Trzytóweczka jest miękciejsza zdecydowanie od Congressito Air. Wydaje się cięższa, jest cięższa, nie? No, 5 gram, niedużo. Ale to kołowrotek wtedy masz cięższy od mojego. Bo zestaw wydaje się cięższy. Minimalnie. No. I nie jest taka sztywna. Są brania, kurczę, miałem branie na praktycznie pusty haczyk. Czemu tak? Tam jakieś reski robaka zostały, wiesz? A myślisz, że to, czy raczej, no, raczej ten wolfram, który jest różowy? No pewno ściąga też uwagę ryb, nie? Ciekawe rozwiązanie, muszę powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę sztywniejsza wędka daje większe czucie tej przynęty. Nie masz też takiego wrażenia? Wiesz co, przy takiej przynętej, jak używam, tych właśnie wolframowych czebureszkach, to akurat nie. Natomiast no tutaj jakiegoś tam mikrodropa nie rzucałem, czyli nie robiłem czegoś takiego. Można było dać jakiś mały ciężarek, dwugramowy powiedzmy, i się bawić. Na razie tylko czebureszki, nie wiem, jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. A ile dałeś? Z rabatem 420 zł. Bardzo fajna zabawa. Nawet jeżeli idziesz do portu, wiesz, że tych okoli małych jest bardzo dużo, szanse na wymiarowego są no teraz trochę większe niż ostatnio. Żeby się pobawić z tymi rybami, czy z jakimś białą rybem, no to myślę, że taka wędka jest naprawdę fajna. Dobrze mieć coś takiego w arsenale. Sandacz! Proszę, jak ładnie. Ty, nawet taki fajny. No, pod 30, co? Dobra, i zobacz, i masz nagłówkę dźwigową. Tak, i twisterka. A jak prowadziłeś? Podbijam tak, po dwa. Takie dźwigowanie. No. A poszedł sam. No sam poszedł, jest, tak, sam się zwodował. I dobrze. I tak podbijasz, no i słuchaj, w środku dnia. W środku dnia. Odpalałem różnie, nie? Ale chwila była spokoju, teraz odpaliłem znowu. Nie? A próbowałeś je łowić na glizdę? Też się da? Raz miałem na glizdę. Raz miałem, na tak jak młody ma tutaj, na tego. Raz jedyna, a tak to przeważnie na twisterka. Dzisiaj jeszcze tak nie odpaliło, ale... Która godzina najlepsza? Jak zmrok będzie, nie? 15 gdzieś tak, nie? 15, 16, 17. Okonki wdzięczne rybki. O! Sama się zbuduje? Nie. Trzeba pomóc. O, jak już ją mamy przy miarce, to zobaczymy ile ma. 15-16 cm. No ale glizda, że żart. No ten to taki. Pod 20. Ty, może będzie miał wymiar w końcu. Aż dajemy go do miary. Nie będzie miał. Grunt, że glizdę żeśmy uratowali. I patrzymy. 18. Jest następny i znowu niewymiar. Jejka. Ciężko, Jarek, będzie tutaj 20 złapać, wiesz? I wreszcie jest wymiarowy, panie! No ten to musi mieć 20, ludzie. Zeżar glizdę. To jest posilony, to coś w zamian niech da. Próbujemy złapać okonia wymiarowego. Ale nie da rady. No. A to nie walczy. W każdym razie nie walczyło. Co to jest? To się dopiero urodził ten okonek. Dopiero się wykluł. Okej, mi się glizdy skończyły, ludzie. Natomiast Michu ma nieśmiertelne glizdy. Prawie że wieczną. No i dobra, a jak na to biorą? Prawie ten sam efekt. Powąchaj ją. Ty, śmierdzi glizdą. No. O, fajnie ucieka. Ale to tylko okoń. Na sztuczną glizdę.
No i sztuczna glizda tyle fajnie, że nie spada. Cały czas tu bierze, tu tylko w tym miejscu. Daleko zarzucam, nic się nie dzieje, tylko tu. A i następny. Szkoda, że Filip powiedział, że to się nie liczy, bo glizda jest sztuczna. Miałem 25 tak glizd i wszystkie zużyłem. Także teraz Filip może dołowić, a ja mogę o tak sobie łowić po prostu, mi się to nie liczy. A Filip ma następnego. Przy powierzchni i to ciekawe, że nie na glizdę. Zobaczcie, ja mam tą imitację glizdy. No i w ogóle nic. Totalnie, słuchajcie, nic. Nic nie zmieniałem, dalej mam tą glizdę, co wcześniej brały, tą sztuczną glizdę. I u Filipa jest brań za braniem. Można powiedzieć, a o mnie nic. Słuchajcie, na glizdę wieczorową porą, jakby tak można było powiedzieć, nic. Totalne zero, słuchajcie, studnia. Spróbujemy coś wziąć z fishboya, dobrać, może coś jasnego. Tak się właśnie zastanawiam, żeby dobrać coś może jaśniejszego. Może polecieć po bandzie. Zobaczcie, i takie węgorzyki. Spróbuję go uzbroić standardowo, czyli po prostu przerzucić przez niego haczyk. Zrobić po prostu, zobaczcie, coś takiego z tego względu, żeby no te okonie, które nie są za duże, żeby większe prawdopodobieństwo było, że na grot mi wejdzie. Totalny brak zainteresowania węgorzykiem. Lecimy z kolejną przynętą. Okej, sprawdzony, bardzo przeze mnie lubiany kiełżyk. Spróbujemy kiełżyka. Kiełżyk też się nie sprawdził. Lecimy z kolejną przynętą. Mam takiego, zobaczcie, raka. On by był spoko. Natomiast spróbujemy zacząć może od małego. Albo nie, rzucimy tego dużego. Zobaczymy, czy się skuszą na dużego raka. Zrobimy w ten sposób, żeby on jak najlepiej pracował w wodzie. Tego po prostu tak uzbroimy. I w tym momencie zobaczcie, on sobie może majdać się cały. Bo chcę zobaczyć, czy w ogóle będzie jakieś branie. Bo do tej pory, no muszę powiedzieć, że mega kiepsko z tymi braniami. A one tutaj są. Godzina 19:50. Tak jak widzicie, zaczyna się robić szaro. I czyżby one nie chciały już brać? W dzień brały jak szalone na wszystko, co się wrzucało. Kurczę, Filip ma farta. Trzecia rybka. Ja nie mam ani skubnięcia. Zaraz podejrzymy, co on tam ma i sobie też coś takiego zrobimy. Taki twisterek. Zielony twisterek. Kurczę, dobra, zobaczymy, czy coś takiego mamy w arsenale. Które to już jest? Szósty okoń na twisterka, nie? A ja normalnie... Patrz, to jest większa, grubsza sztuka to jest już. Tja, no masakra, nie? A ja ani jednego, nie? Dobra, chyba wiem, co robię źle. Filip łowi w toni, bo bliżej powierzchni w sumie. Ja no, bliżej dna, gdzieś tak pół metra nad dnem. I tutaj to jest pewnie ta moja pięta achillesowa. Tak sobie myślę, że fajnie by było tak pod wieczór przejść na jakąś czuburaszkę wolframową, jednogramową na przykład, i łowić czuburaszką gdzieś właśnie w toni. To by chyba było lepszy efekt dawało niż no, łowienie na drop shot, tym bardziej, że ja mam tą moją obciążenie dosyć duże i myślę, że to jest ten mój problem. Ósmy? Co jaja robisz? Ja nic nie widziałem. Zresztą wyłączam kamerę, żeby to się nie nagrywało. Brawo! Aż to nagramy. Słuchajcie, jest wybawienie dla mnie, bo... zeżarło mu ogon. Jest wyeliminowany! Hurra, hip hip hurra, ale jest już późno. A ja mam jednego konia, ty? 8. Jak dla mnie koniec, zrobiłem jednego konia marnego. No i powiem szczerze, że jak zapadł zmrok, to się pogorszyło totalnie. Filip, teraz jak się zbiło czarno, to co? Nic nie bierze, tylko raz odprowadził chyba sandacz. Coś no. Dziwnego tylko. Dobra, słuchajcie, i tym miłym takim, zobaczcie, wakacyjnym jeszcze akcentem kończymy ten dzisiejszy filmik. No zobaczymy. Zobaczymy, może się jeszcze w porcie pojawimy, natomiast na pewno spróbujemy jeszcze obczaić jastarnię, bo tam się pojawiły większe okonie. Trzymajcie się, cześć!